Dzisiaj rozpoczynamy odbiór pierwszego z dwóch zamówionych autobusów, na które przetarg ogłosiliśmy w połowie roku. Dzisiaj mamy dostawę pierwszego autobusu, mamy odbiór techniczny. Jest to nowy autobus zasilany silnikiem diesla z Euro 6, czyli jest to ekologiczny autobus, który u nas jest, można powiedzieć, podstawowym wozem. To nowa marka, która u nas zagości. Mam nadzieję, że się sprawdzi i będzie to współpraca dłuższa. W ramach tego zamówienia są zamówione dwa autobusy. Pierwszy dzisiaj, następny w lutym. No cóż, poza podstawowymi danymi, które ten autobus posiada, czyli zabiera 81 osób w sumie stojących i siedzących, to jest komfortowy, wyposażony w monitoring, wyposażony w klimatyzację. I nowością jest wyposażenie tego autobusu w kasowniki, które jednocześnie są terminalem płatniczym. Czyli pasażer nie musi mieć karty miejskiej, nie musi mieć gotówki. Wystarczy, że ma kartę bankomatową. No, kartą bankomatową będzie mógł kupić sobie bilet na przejazd jednorazowy. To będzie to taki biletomat z ograniczoną funkcją do kupowania biletów na jeden przejazd. Kontroler biletu będzie miał czytnik specjalny. Proszę się nie obawiać, bo jest to tak zakodowane, że nikt nie może jakby tych informacji, prawda, wydobyć poza urządzeniem technicznym, które posiada. To jest zupełnie bezpieczne, sprawdzone, także certyfikowane przez firmy finansowe, bankowe, także nie ma problemu żadnego. Jest to zdecydowanie duże ułatwienie. To jest silnik normalny, silnik diesla, 2,6 pojemności. To mówi się oczywiście, że przechodzimy na transport zeroemisyjny. Ja twierdzę, że nadal podstawą do transportu miejskiego to jest 50% autobusów, które są zasilane silnikiem diesla ze względu na to, że mamy taki klimat, jaki mamy, więc a sprawność tych autobusów musi być taka, żebyśmy świadczyli usługi ciągłe, a nie przerywane. Nie ma większej czystości spalin niż Euro 6. Tak, jest to autobus 10,5-metrowy z jednostką napędową Cummins'a, typowy diesel. Auto ma wszystkie udogodnienia dla pasażerów, czyli klimatyzację, monitoring, fotele z niskiej podłogi, fotele dla niepełnosprawnych. Jest w 100% niską podłogą, także myślę, że będzie dobrze służył mieszkańcom Białej Podlaski. Marka Solaris na rynku polskim jest już od 25 lat. Sprzedaliśmy już kilkanaście tysięcy pojazdów. Najnowsze nasze autobusy to oczywiście teraz wodorowe, ale też mamy w swojej ofercie autobusy hybrydowe, elektryczne, diesla w rozmiarach od 9 metrów, a nawet do 24. Autobus ten, który tutaj mamy, jest autobusem Solarisa już czwartej generacji. Ta konstrukcja wygrała 3 lata temu konkurs Bus World jako najlepsza konstrukcja w Europie. Ogólnie autobus posiada też regulamin 66, to jest regulamin mówiący o bezpieczeństwie pasażerów. W przypadku kolizji, przewrócenia się autobusu, konstrukcja naszego auta nie ulegnie złamaniu. Fotel też się dopasowuje do kierowcy, do jego wagi. Kabina jest zabudowana, także komfort jazdy kierowcy powinni być panowie zadowoleni. Dodatkowo ma tu jeszcze założoną roletę przeciwsłoneczną, jak również z przodu. No i co, pełen monitoring autobusu, nagłośnienie. Te wszystkie elementy mają spowodować, że kierowca i pasażerowie mają się czuć bezpiecznie.